Ale serdecznie dzisiaj zaprosiłam, znaczy siostra do mnie przyjechała, także postanowiłyśmy nakręcić tutaj wspólnie live'a, bo uważam, że to jest temat bardzo ważny. Jaki to był temat? Brak wiary w siebie i siła wdzięczności. No bo ja uważam, że Ula od zawsze, nie wiem Ula, no, to musisz potwierdzić, tak, że od zawsze nie miałaś wiary w siebie w ogóle, pamiętam. Tak. Zawsze byłaś nieśmiała, bardzo skryta i przez to wszystko, no to aż taka złość z ciebie taka nieraz, tak, no nie? Zazdrość o wszystko, co ja miałam, czy tam siostry, bo mamy jeszcze dwie siostry, także zawsze byłaś zazdrosna. I powiedz mi, co się stało, że się tak zmieniłaś? Od kiedy to się stało? Od roku czasu zaczęłam czytać taką książkę Beaty Pawlikowskiej, Kody Podświadomości. Może pokaż tutaj. Praktyczny kurs życiowej przemiany. I ona właśnie mi pomogła zmienić kody i myślenie na pozytywne. Na pozytywne. I wdzięczność za wszystko. I żeby dziękować za wszystko to, co mamy. Nawet za wodę w kranie. Za jedzenie w lodówce, za dach nad głową, za wszystko, co nas w życiu spotyka. Dokładnie. Ja jeszcze może o tej wdzięczności, bo ja sobie zapisałam w swoim notesie, mam taki notes. I to jest naprawdę niesamowite. Zawsze się nad tym zastanawiałam, co tak naprawdę znaczą słowa z Ewangelii Świętego Mateusza. Kto ma, będzie mu dane, także nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą to, co ma. Także ja się zawsze zastanawiałam, co to znaczy, że jak będę bogata, to będę mieć więcej, jak będę biedna, to jeszcze bardziej zbiednieję właśnie. I słuchajcie, największe moje odkrycie, to czytałam taką kiedyś książkę Magii, a teraz tej książki nie ma jej w ogóle dostępnej do kupienia. I w tej książce jest to wytłumaczone tak, że wielką tajemnicą właśnie jest wdzięczność. Że kto ma w sobie wdzięczność, temu będzie dane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma wdzięczności, temu również zabiorą to, co ma. Że wdzięczność jest magnetyczna, że im więcej dziękujemy za coś w życiu, to tego dostajemy jeszcze więcej. I właśnie Ula, doświadczyłaś tego? No, dokładnie. Tak. Doświadczyłaś, prawda? Tak, czyli po prostu tak. Warto praktykować wdzięczność. Warto codziennie rano dziękować za wszystko, co się ma dobrego, żeby nie skupiać się na tym. Zeszyt wdzięczności, założyć sobie najlepiej i codziennie zapisywać. Rano i wieczorem najlepiej. To tak jak modlimy się też, no nie? To przecież w modlitwie tak samo jest, że modlimy się rano i wieczorem i tak samo właśnie powinniśmy dziękować za wszystko, co nas dobre spotkało w życiu i skupiać się tylko właśnie na dobrym, nie na złym, bo jeżeli się skupiamy na złym, to też tego właśnie rośnie. Czyli właśnie skupiamy się tylko na dobrze. Ula, jeszcze o tych kodach może powiedz. O co chodzi z tymi kodami? Że na przykład jak myślimy coś źle, negatywnie, to żeby to zamienić na pozytywne. I też to, że mamy bardzo te... Człowiek od małego jest, ma tak zakodowane, że na przykład co nam rodzice mówili? Że często. Nie dasz rady, o, nie albo nadajesz w szkole się nawet. Do tego, to żeby to zamienić na pozytywne, że dasz radę, nadajesz się. I to jest po prostu właśnie, że całe życie mieliśmy wpajane od dzieciństwa takie kody. W dzieciństwie, potem w szkole. Także ja teraz wiem, że dzieci trzeba motywować na każdym kroku. I tu jeszcze tak właśnie w książce jest, to w co wierzysz staje się twoją prawdą. Widzicie? To jest taka gruba książka. Ja tutaj mam zaznaczone kilka, bo tu jest 50 kodów. I na przykład, czy uważasz, że niektórzy ludzie są głupi? Czy masz takie przekonanie, że niektórzy ludzie są głupi? I tutaj na przykład Beatka pisze tak. Ludzie są tacy, jacy są. Każdy ma prawo do tego, żeby myśleć w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Nie do mnie należy osądzanie tego, czy inni ludzie myślą właściwie, ani jacy są. Każdy człowiek ma swój własny sens i swoją własną drogę przez życie. Ja zajmuję się tym, żeby moje myślenie oraz działanie było pozytywne i konstruktywne.
I tu jest 50 takich różnych przekonań, jakie mamy w życiu. To jest po prostu książka niesamowita. Jakie ule jeszcze masz? Możesz ty przeczytać na przykład, bo o, to czasem, się ciebie dotyczy. Czasem czuję się gorsza od innych ludzi. I tu jestem i czuwaj się taka, prawda? Czuwaj się. Jestem równie wartościowa jak inni ludzie. Wynika to z ludzkiej natury. Jest niezmierzalne i nie wymaga porównywania się z kimkolwiek ani potwierdzenia. Każdy człowiek z urodzenia jest wartościowy, ja też. To jest moje prawo i przywilej niezależne od ludzkich ocen. Jestem równie ważna, ani lepsza, ani gorsza. Jestem równie wartościowa jak inni. Dokładnie. I tutaj właśnie mamy takich 50 takich kodów jest i to zmieni. I co tu jeszcze Bartka takie fajne testy robi, że nie wystarczy jej tylko przeczytać, bo ona potem robi test, czy się zapamiętało. Uwierzcie mi, że przeczytasz, ona zadaje pytanie i nie pamiętasz tego. I tak jest właśnie w życiu. To jest tak zakodowane wszystko w głowie, że wydaje ci się, że to wiesz, a tak naprawdę tego dalej nie wiesz. To takie mamy blokady po prostu w życiu. Prawda? No, tak, tak. Także, nie wiem, chcesz coś jeszcze dodać? Czy tyle wystarczy? No, to wystarczy tyle. No to pozdrawiamy serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć coś o książkach rozwojowych, które pomagają, które są dostępne. Ta na przykład jest też w bibliotece tutaj w Oświęcimiu do wypożyczenia. Bardzo, bardzo fajna książka, polecam. Na początek jak najbardziej, bo ogólnie no to jest... Jest tego masa różnych książek, ale ta na początek to jest po prostu rewelacja, żeby po prostu uwierzyć w siebie, poczuć tą wdzięczność za wszystko. No to pozdrawiamy i dziękujemy.